jest godzina 20 w środę i nadszedł czas wieczorynki. Wieczorynka to jest program, w którym się opowiada historię. I tak w skrócie. Nie będę tłumaczył, ponieważ wszyscy prawdopodobnie wiedzą, ponieważ tłumaczyłem to już za każdym razem, jak były poprzednie odcinki. I teraz jest jest taka sprawa, że znowu nadaję sam, niestety, ponieważ wyobraźcie sobie, że dwie osoby chciały mi pomóc w nadawaniu dzisiaj jako współprowadzący i się zachorowały akurat wszystkie. Wszystkie dwie. Nie mam jakiegoś pecha, nie wiem o co chodzi. Może muszę się po prostu nauczyć sprowadzić sam i to będzie dobra okazja do tego. Na czacie czat w ogóle jest do tej audycji. Jeżeli nas słuchacie i chcecie sobie pogadać też tekstowo w międzyczasie, to możecie wejść na enklawa.net, gdzie jest otwarty czat pod audycją. On się automatycznie otwiera. A w ogóle to do tego programu można dzwonić, bo on jest na żywo i jest przewidziany tak, żeby ludzie dzwonili i opowiadali historię. Właśnie, można dzwonić telefonem na numer 222-195-159 albo Skype'em na enklawa.net. A druga sprawa stała w tym programie jest to, że wylosowałem słowo hasło dzisiejszego dnia, a brzmi ono ekscelencja. O, to jest dobre podkreślenie tego słowa. I tyle właściwie. Więc to hasło jest takie, no jak macie historię jakąś do opowiedzenia, to ona nie musi być wcale pasować do tego hasła. To hasło to jest tylko taka pomoc, jakby ktoś nie miał historii. To wtedy może mu się coś przypomnieć po usłyszeniu tego hasła. A na czacie W34 pyta, o co chodzi w tym programie, bo nie do końca wiem. Godzinki, wieczorynki, radioaktywni. No więc to jest wieczorynka program. Tak się nazywa. I chodzi w nim o to, żeby opowiadać historię. Już mówiłem to przed chwilą, powtarzam. No, więc jak ktoś nadal nie rozumie, o co chodzi, to niech zada konkretniejsze pytanie na czacie, albo zadzwoni i zapyta też, ale wtedy będzie musiał opowiedzieć historię po tym, jak odpowiem na jego pytania. Może być na przykład. No więc w związku z tym, że jestem dzisiaj sam, to zacznę od opowiedzenia mojej historii, która mi się przydarzyła parę dni temu akurat. I coś miałem powiedzieć, ale nie pamiętam. To może zacznę, tylko puszczę podkład odpowiedni, nastrojowy. Historia przydarzyła mi się parę dni temu. O, i ktoś właśnie do nas zadzwonił. Cześć! Halo, cześć! Armel dzwoni z wycieczki. Tutaj mamy pełny pokój ludzi i dzwonimy opowiedzieć historię, która wydarzyła się dosłownie ze 2 godziny temu. Mianowicie brakowało nam historii, zastanawialiśmy się, co powiedzieć. I nagle, jak grom z jasnego nieba, co się zdarzyło? Było nas 3 w pokoju, 3 chłopaków i 2 było na zewnątrz, a 1 był w toalecie. I robił to, co się robi w toalecie, czyli się wypróżniał. I nagle weszły 2 koleżanki, które przyszły zobaczyć pokój, bo mamy najlepszy pokój w całym motelu. Jej, mamy najlepszy pokój. I nagle weszła i powiedziała, chcę zobaczyć łazienkę i otworzyła drzwi. I to były sekundy. Nie! Później ten drzwisk. Zamknięcie drzwi! No. Okej. I to było tyle. Dzięki za historię. Jest super. Spoko. No, fajnie. Okej, to był Armes.
Sorry, nie mogę. Rozwaliła mnie ta historia. Muszę zrobić przerwę na chwilę. W momencie przerywamy audycję, aby nadać dla Państwa nasz blok reklamowy. No chyba żartujecie. Tutaj reklam nie ma. A jeżeli Wam się podoba, to zasponsorujcie którąś audycję. Enklawa. Wolne radio. Od reklam również. A my wracamy z programem. To więc Armes mi przerwał, jak miałem zacząć opowiadać historię, więc ją właśnie muszę dokończyć w tej chwili. I właśnie, podkład przecież. O! Czemu to jest tak głośno? A, już wiem. No więc moja historia wydarzyła się parę dni temu. Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem sobie taką folię na ochronną na wyświetlacz do telefonu i zapłaciłem za nią jakoś niedużo, bo tam chyba 5 zł czy 8 z przesyłką razem. I jak przyszła, to dość długo to trwało, bo tam chyba ze 2 tygodnie czy coś, a sprzedający pisał, że w poniedziałek na pewno dojdzie, a doszła w czwartek, więc to taki tak zaczęło się tak niezbyt przyjemnie. Ale no folia przyszła i otworzyłem ją i się okazało, że jest za krótka, bo nie pasuje do ekranu, bo tam jest, tam źle została docięta chyba. I zakrywała dolne, do połowy dolnych przycisków dochodziła, więc się tak nie za bardzo dało jej używać. No więc napisałem do człowieka, a człowiek mi odpisał, nie ma problemu, dosyłam drugą. No, zaskoczenie, ale okej, spoko, fajnie. I to dosyłanie trwało jakieś 3 tygodnie znowu i znowu gość napisał, że dojdzie, no na piątek na pewno dojdzie, była w środę kolejną, więc no ale doszła jakoś i musiałem się chyba przypomnieć tam, ale otworzyłem ją i patrzę, a ona jest taka sama jak poprzednia, dokładnie identyczna. No więc znowu napisałem do człowieka, że o co chodzi, że jest taka sama. A on mnie zaczął przepraszać strasznie i mówi, żebym mu powiedział, o ile ją przedłużyć. No to mu napisałem, o ile ją, że tam o 4 mm ją trzeba przedłużyć. I poprosił, żebym mu napisał jeszcze raz dane, adres i numer aukcji i w ogóle wszystko i że on wyśle. No to mu napisałem. I od tamtej pory była cisza przez długi czas. I po chyba tam 3 tygodniach znowu się tam zacząłem trochę niecierpliwić, więc napisałem, zapytałem, o co chodzi, znaczy co tam się dzieje, czy tam nie zapomniał, czy coś, a on dalej nic nie odpowiadał. I po kolejnych tam 2 tygodniach chyba, czy jakoś tak, napisałem znowu, że może no, czy coś, zakończymy tę sprawę, czy mam wystawić mu negatyw, czy coś, i odpisał następnego dnia. Że mi wyśle tę folię przedłużoną. I faktycznie wysłał. Doszła po kolejnych tam tygodniu chyba, czy tym razem, no tym razem szybko dość doszła. I okazało się, że folia tym razem jest za długa. Tak, facet, ja mu napisałem dokładnie, o ile trzeba ją przedłużyć, a on przedłużył o więcej. I niestety takie są konsekwencje, jak się w ten sposób robi. Ale co było dalej, jest istotne, ponieważ w związku z tym, że no. A, no jak mu napisałem człowiekowi, że tym razem jest w drugą stronę nie tak, no to mi mówi, że mi odda pieniądze. No to ja mówię, no nie ma sensu, no bo ja ją sobie przytnę nożyczkami i będzie, no ale tak już. Już taki zrezygnowany byłem, mówię, że mu wystawię neutralny pozytyw, a niestety nie będzie pozytywnego komentarza, w sensie
komentarza oceny transakcji, po transakcji. No i wystawiłem mu ten neutralny. Opisałem, trochę tutaj z mojej strony było nie za dobrze, bo neutralny komentarz to nie jest ani pozytywny, ani negatywny. Jest taki po środku, jest tak, więc powinien taki być wyważony, a w sumie w treści wpisałem same złe rzeczy, które ten sprzedający zrobił. No to fakt, tu jest moja niezbyt fajne, no, jak to się mówi, no, niezbyt miła z mojej strony, no ale nie pomyślałem. I reakcja jego mnie zaskoczyła mocno na to, bo dostałem maila, że po co napisałem tak i po co pisałem tak i po co pisałeś taki głupi komentarz, coś w tym rodzaju, i że za chamstwo należy się negatyw, i wystawił mi negatywny komentarz. I w komentarzu napisał, że moment, bo mam go otwarty nawet, jak on to napisał, że jestem żałosny. O, tak mi napisał. I no i tak dziwnie trochę, bo komentarz w sumie z mojej strony jedna rzecz, którą ja mu źle zrobiłem, to, że oceniłem go nie maksymalną ilością właśnie pozytywnych doznań, znaczy to nie maksymalną pozytywną oceną, o tak. No, oceniłem moje doświadczenia, no, nie tylko to, że gość mi wysyłał co chwilę i go kosztowało dużo więcej niż ja mu zapłaciłem za tę folię, no to racja. I później próbował mi jeszcze zwrócić kasę, to też racja. No ale to, że to tyle trwało i miał możliwość rozwiązać to dużo szybciej i w bardziej sensowny sposób, wystarczyło mnie zapytać, wiedzieć mi, żebym zmierzył tę folię, jaką ona ma długość, albo zmierzył ekran, żeby on mógł sobie tam po wycięciu tej folii zmierzyć, czy ona będzie pasować, czy nie. No ale nie wpadł na to i to trwało wszystko 3 miesiące razem. To od momentu kupienia do momentu, kiedy dostałem tę ostatnią folię. No więc to moim zdaniem było troszeczkę niefajne, więc dlatego komentarz taki, jaki ten. Jaki wystawiłem, a gość zareagował strasznie, nie wiem, emocjonalnie jakoś dotknęło go to strasznie, że został oceniony na gorzej niż chyba zasłużył w swoim mniemaniu, ja nie wiem. No. Mam takie wrażenia po tej historii, bo już to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się zdarzyło taka sprawa bardzo podobna, bo jeszcze pamiętam jeden raz lub dwa w ciągu tam kilku lat korzystania z tego serwisu aukcyjnego. Zdarzyło mi się też, że ja no miałem nie podobało mi się zachowanie sprzedającego. I no, oceniłem, wystawiłem mu komentarz neutralny, opisując dlaczego tak i o co chodzi. I dostałem w zamian negatywa, z negatywny komentarz z określeniami typu, że gość jest dziwny albo jak to było? Że jest żałosny. O, że jest dziwny, żałosny i że o co mu chodzi. No ale... Kurczę, czy negatyw jest adekwatną odpowiedzią na takie coś, nawet jeżeli ktoś się poczuł urażony, jej. To dobra, może teraz ja za bardzo się emocjonuję tym, ale się zastanawiam właśnie, czy ludzie są tak uzależnieni od tych pozytywnych komentarzy, że są w stanie zrobić wszystko na głowie, żeby... No, nie wszystko, jak widać. Żeby tylko dostać ten pozytywny, żeby nie mieć żadnego, ani jednego, nawet skazy na honorze, żeby nie było. No nie wiem, ja mam już te 2 czy 3 negatywne komentarze, w sumie ich mam ze 200 albo 300, czy coś koło tego, więc to nie jest jakiś duży odsetek. I to nawet to jest takie dziwne trochę, jak się widzi człowieka, który ma same pozytywy, że jest idealny, bez skazy, taki... kropla wody.
schorowana. No i no właśnie. Powiedzcie, możecie, jak macie jakieś zdanie na ten temat, to albo chcecie opisać przygodę, która się wam zdarzyła z Allegro, albo jak hasło dzisiejszego odcinka brzmi, z jakimś człowiekiem, który się uważa za ekscelencję na przykład, to możecie zadzwonić na 222-195-159 telefonem albo Skype'em enklawa.net. Baczność! Żołnierzu! Spocznij. Słuchajcie, enklawy. I właściwie, ponieważ skończyłem tę historię, opowiedziałem ją sobie, wam ją opowiedziałem, nie sobie, co ja gadam. Sobie to ją wcześniej opowiadałem, jak się przygotowałem do odcinka. Ponieważ opowiedziałem i nigdy więcej tu nie dzwoni, ani nie ma innego prowadzącego, który mógłby opowiedzieć historię, to będziemy powoli kończyć. Jeżeli wam się nie podoba ta perspektywa, że program się skończy, to jedynym wyjściem jest zadzwonienie do mnie. A numer przed chwilą podawałem, więc nie ma sensu więcej. Rydian na czacie pisze, że sesja się zbliża, a ja słucham sobie audycji. No, czemu nie? Ja też tak robiłem, jak miałem sesję. Tylko nie słuchałem audycji, tylko oglądałem filmy no, czasem jakieś. Ale to jest bardzo dobre odprężenie tutaj. I właśnie dzwoni ktoś. Słuchałem audycji tylko. Cześć. To ja dzwonię, Wojtek. To miło mi, fajnie, że dzwonisz. Masz jakąś historię do opowiedzenia? Mam mikrofon taki, jaki mam i nie zamierzam go zmieniać, bo nie mam innego. Mam historię. Spoko, dobrze słychać. Ale nie mam o ekscelencji, ani o eminencji, tylko nie wiem, czy to może być. Może być o magnificencji? Może być jak najbardziej. To się mieści się w kategorii. Tak? Ogólnej, tak. To moja koleżanka Elżbieta, która na pierwszym roku chciała sobie załatwić urlop i go nie dostała od dziekana. No to poszła do rektora i tam wchodzi do pani sekretarki i mówi, że chciałaby rozmawiać z panem rektorem Nedrlińskim, bo wtedy profesor Nedrliński był rektorem. No a sekretarka mówi, że jego magnificencji dzisiaj nie ma. I Ela się pyta, a to on się nie nazywa Nedrliński? To było śmieszne. Tyle. No, fajne. Opa. Dzięki, cześć. No, i właśnie zadzwonił Wojtek i powiedział fajną historię o magnificencji, co się zdarza czasami. I teraz coś ja zacząłem mówić, ale Wojtek zadzwonił i mi przerwał. Co ja mówiłem? Że audycja jest fajnym czasami przerywnikiem do nauki, ponieważ jak się bardzo dużo uczysz, to może ci się zagotować mózg i wyparować przez uszy. A to nie jest przyjemne. Wierzcie mi, miałem takie coś w sesji, miałem taki przypadek. Później musieli mi uzupełniać te braki mózgu różnymi dziwnymi rzeczami. Nie chcecie wiedzieć czym. Uwierzcie mi, nie chcecie. Okej, to w takim razie będziemy powoli kończyć. To była wieczorynka, a jeszcze powiem, że o 21.00 prawdopodobnie będzie program Huberta, który się nazywa Radioaktywni na Ostrym Dyżurze i na ten program też będzie można sobie dzwonić i pogadać na żywo z ludźmi, żywymi.
nie automatycznie, nie, no, nie robotami w każdym razie. No, to i tyle chyba. To będziemy kończyć, co nie? Jak myślicie? Okej, okay, dzisiaj był program krótki, ale treściwy. I tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. To mówił Kazik oraz inni dzwoniący, którzy się podzielili historiami. Do zobaczenia, do usłyszenia właściwie w programie w Wieczorynce za tydzień dokładnie. I trzymajcie się, cześć.